Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Prezydent elekt Andrzej Duda spotka się dziś z profesorem Davidem Whitebreadem z Uniwersytetu w Cambridge. Specjalista w dziedzinie nauczania małych dzieci przybył do Polski na zaproszenie Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. Czerpiąc ze swej wiedzy oraz doświadczenia, przestrzega przed wczesną edukacją szkolną, która, jak sam podkreśla, może powodować poważne problemy emocjonalne i zdrowotne. Apele, pikiety, inicjatywy ustawodawcze, a także wniosek o referendum, pod którym podpisało się niemal milion Polaków. To wszystko wpisuje się w głośny protest przeciwko obowiązkowi szkolnemu dla sześciolatków. Niestety wszelkie starania rodziców oraz wielu środowisk prorodzinnych i nie tylko zdają się być obojętne rządzącej koalicji PO-PSL. Rodzice będący pierwszymi wychowawcami chcą mieć prawo głosu, bowiem to oni wiedzą najlepiej, czego tak naprawdę potrzebują ich dzieci. Zdecydowanie podkreślają, że na edukację sześciolatków jest jeszcze za wcześnie. Z obserwacji na swoich dzieci widzę, że one jeszcze emocjonalnie nie dorastają do tego obowiązku. Też i fizycznie też nie mają takich predyspozycji do tego, żeby uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Tak jak było do tej pory, pozostawienie rodzicom wyboru jest najwłaściwszym rozwiązaniem. Chcesz iść do szkoły wcześniej? Co? Nie. Nie chcesz iść wcześniej do szkoły? Pewnie, na wszystko przyjdzie czas, tak? Tego samego zdania są również eksperci. Typowe zajęcia szkolne wymagają od dziecka odpowiedniej dojrzałości. Do tego dochodzi niedojrzałość jeszcze emocjonalna, z której bardzo dużo rzeczy może potem wyniknąć. Tak? Jeżeli dziecko niedojrzałe emocjonalnie pójdzie do szkoły, to tak naprawdę sobie na samym starcie już nie ono, ale my przygotowujemy temu dziecku pewną klęskę. Poza krajowymi ekspertami w dziedzinie edukacji najmłodszych, Fundacja Rzecznik Praw Rodziców stawia na autorytet rangi światowej. Wśród nich na profesora Davida Whitebreada z Uniwersytetu Cambridge, specjalistę w dziedzinie nauczania małych dzieci, który na zaproszenie fundacji gości teraz w Polsce, dzieląc się swym doświadczeniem pracy z najmłodszymi uczniami. Właśnie przez zabawę dzieci uczą się najważniejszych umiejętności, które będą przydatne w ich późniejszym życiu. Rozwijają swoje umiejętności socjalne, w tym komunikację z innymi. To decydujący okres dla ich dalszej drogi edukacyjnej i sukcesu. Profesor przestrzega również przed błędami, jakie popełniono na Zachodzie. Na Wyspach dzieci rozpoczynają naukę już w wieku 5 lat. Zbyt wczesna edukacja może powodować poważne problemy, zaznacza profesor. Coraz więcej dzieci ma problemy emocjonalne. W Wielkiej Brytanii mamy ponad 10 tysięcy uczniów niższych klas szkół podstawowych, którzy mają zdiagnozowaną kliniczną depresję. Na rozmowę dotyczącą edukacji najmłodszych otwarty jest prezydent elekt Andrzej Duda. Szkoda tylko, że tego samego nie można powiedzieć o szefowej resortu edukacji, której równie bliskie sercu powinny być tego typu kwestie. Rząd przedstawi dziś propozycje dotyczące przyszłorocznej płacy minimalnej. Według planów ma ona wzrosnąć o 100 zł. Zgodnie z dokumentem przyjętym w minioną środę przez Komitet Stały Rady Ministrów, płaca minimalna miałaby wzrosnąć o 100 zł. Obecnie wynosi ona 1750 zł brutto. W zeszłym tygodniu Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych przedstawiły wspólne stanowisko postulujące wzrost płacy minimalnej w 2016 roku do 1880 zł. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że partnerzy społeczni mają czas do 15 lipca, by uzgodnić między sobą wysokość tej stawki na kolejny rok. Jeśli im się to nie uda, wówczas rząd do 15 września ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia w drodze rozporządzenia. Ponad 500 pracowników zakładów lotniczych w Mielcu straci pracę po tym, jak rząd PO-PSL zdecydował, że to francuski Airbus będzie produkował śmigłowce dla polskiej armii. Zwolnienia będą także w Świdniku. Tu pracę może stracić nawet 800 osób. To dramaty wielu rodzin, podkreślają związkowcy i zapowiadają kolejny protest. Komisja Zakładowa Solidarności w PZL w Mielcu rozpocznie dziś negocjacje pakietu osłonowego dla tych osób, które będą zwalniane. Sikorski ogłosił, że w polskiej tutaj placówce, czyli w Mielcu,
do zwolnienia będzie około 500 pracowników. To jest dramatycznie duża liczba, to jest 25% załogi, która aktualnie pracuje w Mielcu. Jak będą wyglądały te negocjacje, jaki będzie pakiet osłonowy, trudno powiedzieć. Natomiast bezwzględnie sytuacja jest zła, bo jeżeli mówimy o 500 pracownikach, to mówimy o kilku tysiącach ludzi w Mielcu, którzy pozostają tak naprawdę bez środków do życia. Pracownicy mieleckich zakładów zapowiadają protest w Warszawie. Nie ma żadnych rozmów z rządem. W tej chwili czekamy na informację o terminie posiedzenia tej nadzwyczajnej komisji sejmowej i w tym dniu będziemy manifestować w Warszawie, żądać unieważnienia tego przetargu. Czekamy również na decyzję prokuratury, która powinna już wszcząć postępowanie, bo taki wniosek został zgłoszony. Z niepokojem w przyszłość patrzą także pracownicy zakładów lotniczych w Świdniku. Mówi się o tym, że pracę w zakładzie może stracić ponad 800 osób. Prawo i Sprawiedliwość chce dymisji zarządu województwa zachodniopomorskiego w związku z tak zwaną aferą melioracyjną. Radni PiS mają również zastrzeżenia do budżetu województwa za rok 2014. Prawo i Sprawiedliwość jest zaniepokojone rosnącym zadłużeniem województwa zachodniopomorskiego. Politycy podkreślają, że założenia budżetu od początku były nierealistyczne, czego skutkiem były ciągłe nowelizacje. W związku z tym cały klub Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwko udzieleniu zarządowi województwa absolutorium. Zarząd województwa, przedkładając pierwotny projekt budżetu, przedstawił po prostu nierealne założenia budżetowe. Stało się to już wieloletnią negatywną praktyką działania zarządu województwa, że zupełnie zgoła inny dokument pierwotnie radni przyjmują. Zupełnie inny jest tym ostatnim dokumentem, na podstawie którego jest sporządzane sprawozdanie. Jednak głównym powodem głosowania przeciwko udzieleniu absolutorium jest afera korupcyjna w zachodniopomorskim zarządzie melioracji i urządzeń wodnych. Prokuratura postawiła już zarzuty 11 osobom, a nieprawidłowości mogły dotyczyć przetargów na blisko 150 milionów złotych. Afera melioracyjna to, proszę Państwa, jest powód, dla którego powinien się zarząd województwa bez żadnych zastanowień, niezależnie od tej wstępnej części wywodu, która mówi o niewykonaniu budżetu, podać do dymisji. Konsekwentnie stoimy na stanowisku, że nie może być tak, że nie ma odpowiedzialnych za aferę korupcyjną z kwotą 150 milionów złotych według prokuratury apelacyjnej, że nie ma odpowiedzialnego za to, że szef jednostki wojewódzkiej, jakim był pan Tomasz P., dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, kierując zorganizowaną grupą przestępczą, tak jak twierdzi prokuratura, nie został zwolniony z pracy. Klub Prawa i Sprawiedliwości odniósł się również do informacji prokuratury apelacyjnej w Szczecinie o postawieniu zarzutów byłemu staroście Koszalińskiemu i politykowi Platformy Obywatelskiej Romanowi S. w sprawie proponowania korzyści majątkowych w zamian za zwycięstwo konkretnej firmy w przetargu. Ci ludzie, pan Sobieraj, pan S., pan P., to są wszystko ludzie związani bezpośrednio, pan Geblewicz z Stanisławem Gawłowskim. To jest jego lista przebojów, to jest jego teatrzyk kukiełek i on za to odpowiada. I on za to odpowiada, za przewodzenie, za dopuszczenie do tego, że powstała, tak jak mówił tutaj radny Mucha, pan przewodniczący Mucha, quasi mafijna struktura. Deklaracja, ale bez żadnych konkretnych kroków. Tak krótko można podsumować decyzję przywódców państw grupy G7 w sprawie Rosji. Spotkanie w Bawarii potwierdziło jednak coraz większą izolację Władimira Putina na arenie międzynarodowej. Temat Ukrainy zdominował szczyt grupy G7. Przywódcy państw jednogłośnie podkreślali, że konflikt ukraińsko-rosyjski powinien zostać rozwiązany politycznie. Istniejące sankcje muszą pozostać na miejscu, aż umowa z Mińska będzie w pełni realizowana. Będzie to wymagało działań ze strony Ukrainy i Rosji. Zdaniem Baracka Obamy wszystko jest w rękach Władimira Putina. Ostatecznie jest to problem pana Putina. On musi podjąć decyzję, czy chce nadal niszczyć gospodarkę swojego kraju i kontynuować izolację Rosji w upartym dążeniu do odtworzenia chwały Imperium Sowieckiego. Rosja cały czas dużo na tych sankcjach traci. Znaczy, to może nie są spektakularne straty i widoczne z dnia na dzień, ale jednak sytuacja gospodarcza Rosji się pogarsza. Pozostaje jednak pytanie, czy Zachód wobec Rosji zastosuje poważniejsze kroki niż dotychczasowe sankcje. Przedłużenie jest realne.
nałożenie nowych, wzmocnienie presji na Federację Rosyjską wydaje mi się ograniczone. Na pewno izolacja Putina jest dla niego bardzo dotkliwa. Rosja rzeczywiście, czy Putin w sensie takim wizerunkowym, no jest to pewien cios w jego kierunku. W obecnej sytuacji globalnej grupa G7 może także zyskać na znaczeniu. Mamy do czynienia z próbą tworzenia specyficznego, ale nowego koncertu mocarstw w warunkach słabości struktur takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ale inne ważne pytanie, to jest pytanie o to, co w sytuacji wykluczenia zrobi Federacja Rosyjska. W którą stronę się zwróci? I najprawdopodobniej taką opcją strategiczną Federacji Rosyjskiej będzie zwrot ku Chinom. W urokliwej scenerii Alp grupa G7 dyskutowała także o globalnych problemach, m.in. zagrożeniu ze strony tzw. państwa islamskiego oraz kryzysie w strefie euro i Grecji. Omawiano również szczegóły umowy o wolnym handlu między USA a Unią Europejską. Chcemy sfinalizować negocjacje. Chcemy popchnąć do przodu umowę o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi i uczynić wyraźny postęp w tym roku do ostatecznego porozumienia. Poruszony został także temat, który bezpośrednio dotyczy Polski. Grupa G7 chce dążyć do drastycznej redukcji dwutlenku węgla, co może być bardzo dotkliwe dla polskiej gospodarki opartej na węglu. W tej sprawie niewiele zrobił obecny na spotkaniu szef Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk. Brytyjski parlament będzie dziś debatował nad projektem ustawy o referendum, w którym obywatele Wielkiej Brytanii podejmą decyzję na temat pozostania ich kraju w Unii Europejskiej bądź opuszczenia wspólnoty. Podczas kampanii wyborczej premier David Cameron zapowiadał, że będzie gotowy na przeprowadzenie referendum unijnego przed 2017 rokiem, jeżeli uda mu się wcześniej zakończyć negocjacje z Unią Europejską. To jest ciekawe, no bo Wielka Brytania zawsze była eurosceptyczna, zawsze była trochę poza Europą, poza kontynentem. A w tej chwili no niestety ilość imigrantów powoduje, że bardzo wielu Brytyjczyków poważnie zastanawia się nad tym, czy Wielka Brytania powinna się troszeczkę bardziej odizolować od Unii Europejskiej. Także z powodu narastającej biurokracji i dominacji Niemiec w Unii. Cameron jest naciskany przez eurosceptyczną grupę polityków z partii konserwatywnej, którzy domagają się większych uprawnień dla kraju w ramach Unii. Obok kwestii związanych z ograniczeniem imigracji, David Cameron chce zwiększenia roli parlamentów narodowych. Chodzi o to, by miały one możliwość blokowania propozycji, z którymi występuje Komisja Europejska. To wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Na kolejne zapraszam w południe. Do zobaczenia, z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Rozpoczynamy informacje o pogodzie. W naszym kraju w pasie od centrum po zachód zachmurzenie dłużej całkowite z opadami. Na północy, wschodzie i południu więcej promieni słonecznych. Chłodniej. Temperatura maksymalna od 13 stopni na Dolnym Śląsku do 23 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany z północnego wschodu. Wahania ciśnienia. Na barometrach w Warszawie około 1023 hektopaskali. A przed nami jeszcze prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.